Kochanie, jestem już oficjalnie cały twój. Bardzo proszę. Czyżby? A co to jest? Zdjęcia, SMS-y, zapiski rozmów, wyznania miłości do Marysi, Gabrysi, Martyny, Kasi, dobrze, Oli no, i tak i dalej. I skąd to masz? Od twojej żony. A nie, przepraszam, od twojej byłej żony. I co, i umówiłyście się, czy jak? Czy o co chodzi? Nie no, oczywiście tak, umówiłyśmy się na ploteczki po twojej sprawie rozwodowej. Przyszła do mnie z tym do Addiction. Wiedziałem, cała Olka. No, przepraszam cię za nią i przepraszam cię za to, ale nie wiem w ogóle, po co to czytasz i po co to oglądasz. No, żeby zobaczyć, że takich jak ja było jeszcze ze 100. Po pierwsze, nie 100. Nie mów tak, dobrze, nie rozmawiajmy w ten sposób. A po drugie, odkąd jesteśmy razem, to nie było żadnych innych kobiet. Jeszcze. No nie mów tak. Ta sytuacja jest inna, jesteś dla mnie wyjątkowa, naprawdę. Tylko wiesz co, czuję się trochę mniej wyjątkowa, jak na to wszystko patrzę i chyba to sobie po prostu muszę przemyśleć. I co, i wychodzisz teraz? Tak. Nie, serio? Iwona! Iwona! Iwona, no poczekaj, no! Uciekasz ode mnie, nawet nie pozwoliłaś mi się wytłumaczyć. A co tu jest do tłumaczenia? No niektórzy wspinają się po ściankach, a niektórzy zdradzają, ukłamują swoje partnerki, no takie hobby. Tak? To poczekaj, kiedy ja cię ostatnio ukłamałem, co? A skąd ja mam wiedzieć? To dla twojej wiadomości, odkąd się poznaliśmy, od pierwszego dnia jestem z tobą absolutnie szczery. Dobrze, no, załóżmy. A jak długo masz jeszcze zamiar być? Ej, poczekaj. Odkąd się poznaliśmy, nigdy nie pytałaś mnie, jak wyglądało moje małżeństwo, zanim się poznaliśmy, prawda? No dobrze, no nie pytałam, no i co? No właśnie, nawet nie chciałaś o tym rozmawiać. To dlaczego teraz pozwalasz Olce mieszać ci w głowie? No nie wiem, no nie wiem. Kot, no... Ciebie kocham. I tylko ciebie, rozumiesz? Dobrze. Cholera, no dobra, no może niepotrzebnie to przeczytałam wszystko. No na pewno niepotrzebnie. Ale skoro już wyszliśmy, to... Może jednak znajdzie się miejsce w tej twojej ulubionej restauracji? No ale przecież mieliśmy tego nie świętować. No wiem, ale kotek... Ja muszę uczcić ten dzień. Jestem wreszcie najszczęśliwszym facetem na ziemi. Tak? Takim najszczęśliwszym, najszczęśliwszym. Takim najszczęśliwszym, najszczęśliwszym. No więc to już oficjalne. Dzisiaj Wojtek jest wolnym mężczyzną. Przy czym wolny nie oznacza, że do wzięcia, żeby nie było. W każdym razie od dzisiaj oboje zaczynamy z czystym kątem. No to nasz pierwszy dzień nowego, wspólnego życia.